Katarzyna Jaśko, witam Państwa, witam w studiu naszego gościa. A dzisiaj jest nim wicestarosta powiatu wieluńskiego, pan Janusz Antczak. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, kłaniam się Państwu w ten, no myślę, przypominający wiosenny dzień. No aura sprzyja do podejmowania trudnych tematów. Będzie o drogach, to tak a propos pogody. Będzie o edukacji. No i jak starczy czasu, to powiemy też o wieluńskim szpitalu. Zaczynamy od dróg powiatowych. Wczoraj odbyła się 39. sesja. Jest okazja, żeby powiedzieć wszystkim mieszkańcom, co też będzie się działo, jakie remonty będą się odbywały w 2010 roku. No, na początek to, co już jest na pewno zakończone, czyli postępowanie przetargowe dotyczące Woli Rudlickiej, czyli pieniędzy pozyskanych z ministerstwa. Tak zwana schetynówka. Mieliśmy na to przeznaczone prawie 2 miliony złotych. Udało się w przetargu ostatecznie za prawie 1,5 miliona sprzedać, w cudzysłowie, tą pracę. No, w tej chwili chyba no, historyczna też chwila dla powiatu, jeżeli chodzi o modernizację tych ciągów, które w cudzysłowie nazywamy szlakiem bursztynowym, czyli prawie 30 kilka kilometrów naszych dróg powiatowych i do tego 11 kilometrów dróg gminnych zostali już prawie że wyłonieni, nazywam prawie, to dlatego wyłonieni wykonawcy, że w toku jest jeszcze procedura przetargowa, mianowicie dotyczy to jakichś odwołań, innych rzeczy, które jakby jest normalne przy tak dużych pieniądzach, że nie da się natychmiast jednym rzutem rozwiązać wszystkie problemy i no, wykonawcy będą dochodzić, mam nadzieję, przez jakiś miesiąc jeszcze swoich w cudzysłowie roszczeń, które z ich punktu widzenia tutaj są do jakby wykorzystania. Kancelaria prawna, która obsługuje cały projekt szlaku bursztynowego wraz z nadzorami i komisja przetargowa pracuje tak i odpowiada, jak prawo na to wskazuje. A więc mam nadzieję, że te oferty, które spłynęły i w najbliższym czasie zostanie wyłoniony ostatecznie wykonawca w ciągu kilku 8-7 dni. To już powinno się stać. Natomiast pozostałe sprawy związane z tak zwanymi inicjatywami samorządowymi, które z terenu różnych gmin spłynęły. Zarząd powiatu podjął decyzję, że będzie wygospodarowana tak zwana nadwyżka budżetowa i w tym momencie ponownie pochylimy się i propozycje, za które dziękujemy, z terenów gmin i samorządów gminnych spłynęły, będziemy starać się w jakiś sposób obdzielić tą kwotą, która jest ewentualnie do wygospodarowania w ramach tej nadwyżki. Tak jak Państwo widzicie, no, wiosna przynosi to do siebie, że dziury widać gołym okiem. Zresztą na portalu Państwa Radia Ziemi Wieluńskiej również sytuacja jest taka, że trzeba teraz wykorzystywać tą aurę jak najszybciej destruktami, bo na dzisiaj dostępne są destrukty, połatać te dziury. Natomiast faktycznie firmy, które zajmują się produkcją asfaltu, one dopiero w momencie, kiedy duże ilości są potrzebne, zaczynają uruchamiać swoje przetwórnie, więc to globalne, mam nadzieję, łatanie będzie dopiero na przełomie marca, kwietnia. Natomiast dzisiaj myślę, że na terenie dróg powiatowych służby podległe powiatowemu zarządowi dróg starają się wypełnić swoje zadanie i na ile to jest możliwe, te dziury znikają. No i tak wszystkich kierowców pewnie nie zadowolimy tą odpowiedzią. Oczywiście, no ja już zawsze mówię, w przypadku faktycznym ta szkoda, która wystąpi, również staramy się zabezpieczyć ubezpieczeniami stosownymi, tak żeby nikt z mieszkańców z tego tytułu nie musiał dokładać z własnej kieszeni, no, jeżeli takich faktycznie tak stanie. Życzmy sobie, no żeby faktycznie był stan jak najlepszy i każdy bezpiecznie po tych drogach, może czasami zdejmując nogę z gazu, poruszał się. Panie starosto, mówimy o drogach powiatowych, o szlaku bursztynowym, a skoro szlak, to także remonty kościółków, no i możemy się już pochwalić tymi pracami, które zostały wykonane w kościele w Wieluniu, w kościele Bożego Ciała. No między innymi dlatego, że zakończyły się dwa już przetargi dotyczące renowacji Polichromii, czyli firma, która tutaj wygrała, konserwatorska z Częstochowy, już też przystępuje do swoich robót. Natomiast kolejna firma, która zadba o otoczenie, powiedzmy, kościółków i malowania, wymiana elewacji, malowanie wewnątrz, ale również wymiana elektryki, nagłośnienia. Tak jak pani redaktor powiedziała, pierwsze efekty, przynajmniej wierni, którzy uczęszczają do Kościoła Bożego Ciała w naszym Wieluniu, mają szansę zobaczenia, że tam się
się już zaczęło to fizycznie dziać. I dzisiaj dziękuję za to, że wreszcie wielu, którzy nawet nie dowierzali, dotrwało do tego czasu, że można tego dotknąć. Mamy taką nadzieję, że kolejne prace będzie można wskazywać, gdzie zostały ukończone czy rozpoczęte. Naprawdę zakres tego wszystkiego, co w przetargach przeszedł, jest ogromny. No i teraz już napawamy się radością, że to ruszyło, ale z drugiej strony to są transze środków, które trzeba rozliczyć. To są czas, kiedy te wszystkie nasze zamierzenia, które zostały w projekcie przedstawione, muszą terminowo spływać i być monitoring nad tym. I no, nie dałoby się zrobić bez bardzo pracujących rzetelnie naszych współpracowników, czy to z gmin, ale z samych pracowników starostwa. Tutaj pani Emilia Jędrzejewska jest taką wiodącą, ja mówię, skarbem nad skarby, która naprawdę stara się z wydziałem nadzorować to wszystko, żebyśmy nie mieli żadnych poślizgów. No idziemy do przodu. No, panie starosto, to w oczekiwaniu na te kolejne prace. Teraz zmienimy temat, będzie o edukacji. Zespół szkół numer 4 wędruje do zespołu szkół numer 3. Powód? Powód jest zracjonalizowanie sieci szkół. Myślę, że to już jest taka ostatnia operacja. Jak państwo pamiętacie, wiele zamieszania może było przy tym, kiedy mieliśmy pomysł i doprowadziliśmy do ostatecznego tego zakończenia, kiedy Wojska Polskiego, budowlanka i tak dalej, te wszystkie pomysły, co robić dalej, udało się powiązać i powstał zespół, który jest dzisiaj dużym zespołem na Wojska Polskiego, ale dzisiaj jest jeszcze do domknięcia ostatnia w moim odczuciu sytuacja tegoż połączenia i takie stosowne uchwały o likwidacji i powołaniu wczoraj samorząd powiatowy musiał podjąć zgodnie z wytycznymi prawa. No, reorganizacji tutaj nie dało się uniknąć. Na koniec, panie starosto, dobre informacje z wieluńskiego szpitala. Niebawem zostanie oddany do użytku oddział chirurgii dziecięcej, wyremontowany. Czy pan starosta już widział, jak to wygląda? Powiem tak, że część widział. Ostatecznego odbioru jeszcze nie było. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie to będzie miało miejsce. Na dzisiaj to bardziej nas dotyczą dokumenty, które człowiek cały czas podpisuje. To są sterty rozliczeń. Jest to mechanizm norweski. Inna pomoc, która wpłynęła do powiatu i chylę czoło tutaj i znowu podziękowania i dla dyrekcji, i dla współpracowników w szpitalu, że nie czekając na to, co się będzie działo w ramach, czy uda nam się przejść z projektem tym dużym, globalnym, na który obecnie otrzymaliśmy pieniądze, że poszliśmy jeszcze w taki mniejszy projekcik za 1 200 000, ale 85% zwrotu, a więc 800 000 udało się przeznaczyć na przebudowę chirurgii dziecięcej i mam nadzieję, że nasze kochane, najmilsze dzieci będą w bardzo przyzwoitych już warunkach, prawie że bajkowych, spędzać ten czas choroby. No, również mam taką nadzieję, a my o tym, jak oddział wygląda po remoncie, będziemy jeszcze informować naszych słuchaczy. Będą także zdjęcia na stronie internetowej Radia ZW, także będzie okazja się przekonać, jak to wygląda. Panie starosto, bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Wiosny w ciele i duszy. Wszystkiego dobrego.